jakby współpracujemy na wszystkie dowolne metody preferowane przez naszych klientów. Może być tak, że my zajmujemy się absolutnie wszystkim, czyli przychodzi do nas klient i mówi, mnie interesuje, żebyście mi odpowiedzieli, dlaczego na mojej stronie dzieje się to i to. Na przykład porzucają mi zakup albo wychodzą po 30 sekundach, bo to, co nas też wyróżnia, to odpowiadamy na pytanie dlaczego. Dostarczamy twardych statystyk, ale też dostarczamy odpowiedzi, dlaczego coś się dzieje i to są odpowiedzi udzielone bezpośrednio przez naszych klientów. I przez klientów... naszych klientów, tak? Czyli bezpośrednich odbiorców naszego biznesu. Czyli od momentu możemy albo my wszystko robić, zakładać badanie, diagnozować problem, rekrutować ludzi, dawać interpretację wyników, albo może to wszystko zrobić klient, a my tylko część tego, jakby od A do Z, pełna dowolność. Być może jest tak, że my dajemy tylko aplikację, a nasz klient robi wszystko. Także odbywa się to w bardzo prosty sposób. No, przychodzi do nas klient i albo ma makietę, na przykład swojej strony, albo zrobił stronę i wie, że coś na niej nie szwankuje, albo jest tuż przed zmianą strony i chce po prostu przebadać najbardziej newralgiczne miejsca, które on uważa za najsłabsze, albo za najsilniejsze, które on wie, albo których nie wie, a chciałby poznać. I my wtedy się zastanawiamy, co, jak, jaki to jest biznes, jaki rodzaj klientów, w których momentach co się dzieje. Mamy do tego 8 różnych modułów badawczych, dobieramy do tego te moduły i choć to brzmi tak bardzo rozbudowanie, całość jest bardzo prosta. To jest właśnie ta nasza siła, że nie trzeba zamawiać jakiejś wielkiej firmy zewnętrznej, mamić oczu klientowi jakimiś rozbudowanymi ofertami badawczymi. To wszystko można zrobić naprawdę w kilku prostych ruchach, a jednocześnie mieć bardzo rzetelne, konkretne wyniki, które w sposób twardy i oczywisty i rzeczywisty wpływają na nasz biznes, bo czasami wystarczy zainwestować 1000 zł w bardzo proste badanie, a wyłapać kilka rzeczy prostych do poprawki, które gdzieś nam umknęły, które wpłyną na naszą konwersję na przykład. Przede wszystkim to jest zaleca samej Uxerii, czyli tego, że to jest bardzo stabilna aplikacja. Nic tam się... Na początku mieliśmy różne przygody oczywiście, jak ze wszystkim, ale w tej chwili tam jakby jest tak, że ona jest bardzo stabilna, nic się nie wykrzacza, wszystko działa bardzo płynnie i obsługa jest bardzo prosta. Interfejs jest no prostszy niż Facebook. Tam jest po prostu 8 klocuszków, które sobie dobieramy, robienie jakieś badanie strony, to jest po prostu kopiujemy stronę, kopiujemy adres strony i wrzucamy do badania, wpisujemy pytania, jakie nas ciekawią odnośnie tej strony i to wszystko. Czyli jakby obsługa interfejsu jest niezwykle prosta i nic więcej tu nie mogę powiedzieć. No po prostu jest wszystko zrobione tak, żeby było można to zrobić łatwo i szybko. No nie chciałbym tutaj zdradzać tajemnic wszystkich naszych klientów i wydaje mi się, że oczywiście są pewne standardy, które obowiązują. Jeżeli te standardy nie są w jakiś sposób przestrzegane, to klienci się często już gubią, bo już jest tak duża standaryzacja stron internetowych, że czasami wystarczy przesunąć jakiś klecuszek w prawo albo w lewo i to nastarcza do kłopotów naszym klientom, a oni wtedy odbierają, że jeżeli strona jest dla nich nieczytelna, to być może produkt też jest niefajny. W ten sposób. Z reguły to są... No powiedziałbym dwa rodzaje. Z jednej strony to są drobne niuanse, które trzeba poprawić, no a czasami rzeczywiście te strony są już troszkę zacofane i tam jest trochę więcej do poprawy. Jest po prostu jakby stara grafika, stary szablon, wszystko jest no, mocno w tyle. No może na tym bym się tutaj skupił, bo co prawda nasi klienci... No badają przeróżne rzeczy, no bo wiadomo, że co innego będzie badał bank, a co innego będzie badał sklep. To jest tak zwane badanie scenariuszowe i to polega na tym, że dajemy naszemu testerowi zadanie, na przykład, nie wiem, kup kosiarkę, tak? Powiedzmy, że jest jakaś strona, która ma sprzęt do jakichś ogrodniczych historii. I na przykład mamy jakąś makietę tego nowego sklepu i chcemy zbadać, w jaki sposób nasi klienci się poruszają, co im się podoba, co im się nie podoba, czy w ogóle docierają do celu. I to, na czym polega badanie, to, że nasz tester przechodzi to zadanie od A do B, czyli idzie do jakiegoś tam określonego punktu, gdzie zamawia tą kosiarkę i jednocześnie na bieżąco komentuje to, co robi, jest o to cały czas proszony. Jest to przypomnienie w zadaniu, komentuj na głos. I to, co jest też siłą naszej aplikacji, to jest to, że nasi respondenci, nasi testerzy są w swoim naturalnym środowisku. Oni sobie siedzą w domu, mają odpalonego fejsa, tutaj piją kawkę, leci jakaś muzyczka i jednocześnie przechodzą test, nie są w żadnym laboratorium, nikt nad nimi nie siedzi, więc ich reakcje są bardzo naturalne i mówią, Boże jedyny, a dlaczego to jest na przykład w dziale tam, nie wiem, ogród, a powinno być w dziale jakimś tam innym, tak, na przykład. I na przykład okazuje się, że 80% respondentów mniej więcej ma tą samą uwagę i my wiemy, że wystarczy przesunąć ten produkt
z jednego miejsca w drugie i będzie to już o wiele większe ułatwienie. Więc to, co powoduje, co nam to daje, z jednej strony mamy twarde statystyki, czyli jak poruszał się ten nasz tester, którędy szedł, ile czasu spędził na jakiej stronie, cała jego podróż po stronie, a z drugiej strony mamy jego takie jakby jakość, jakby z jakościowego badania wyciągnięte jego opinie, reakcje, one są spontaniczne, naturalne i to daje nam taki kompleksowy, pełen obraz tego, w jaki sposób jest odbierana nasza strona. No i na tej podstawie podejmujemy swoje decyzje dotyczące naszego biznesu. Na pewno będziemy też chcieli zaatakować rynki zagraniczne, bo dostarczamy jakość, dostarczamy produkt o tej samej jakości, a czasami nawet lepszej niż kilka konkurencyjnych firm, bo nie ma ich tak dużo, które są tak zwanych zachodnich, bo my też jesteśmy tak naprawdę zachodni, a jednocześnie jesteśmy dużo tańsi. Więc to, co będziemy na pewno robić, to będziemy wkrótce ruszać już na podwój całego globalnego internetu.